Idąc tropem Klozego, idąc tropem właśnie skarbów Kotliny Szczeliny Jeleniogórskiej, trafiam w takie miejsce i po prostu naprowadzony nie tyle ciekawością, jak opowieściami, trafiam na coś takiego. Data urodzenia i data śmierci oraz imię i nazwisko jest bardzo wymowne. Wilhelm Kloze. Jeżeli chodzi o tego naszego Klozego, to by był, nie wiem, nie tyle dowód, jak potwierdzenie pewnych takich sprzecznych informacji, że oryginalny Kloze, ten, który był, sobie po prostu umarł, a osobowość Klozego, o tym, od skarbu właśnie, od góry Sobierz, jest postacią taką troszeczkę naciąganą. Parę osób wręcz twierdzi, że kopalnie Miłkowa, kopalnie Kowar, kopalnie wokół Jeleniej Góry, szczególnie Krzeczyna, nie zawierają żadnych skarbów, że to był wszystko pic na wodę, bo do tej pory, słuchajcie, nie odnaleziono żadnego większego depozytu. W takich miejscach jak to, słuchajcie, znajdowano bardzo dużo różnego rodzaju skrytek pochowanych w grobowcach, w grobach, gdzieś w nawach takich kościołów. Słuchajcie, dużo takich miejsc w miejscowych opowieściach jest nazywanych skarbcami, że skarbcami Szwabów. Są legendy do dzisiaj, że są wypchane grobowce, słuchajcie, skarbami aż po same wieczka trumien. Jednak właśnie Kloze jest taką postacią, wokół której praktycznie w każdej miejscowości starsze osoby nic nie wiedzą, nie znają. Słuchajcie, masę takich opowieści, gdzie tu jeździmy, kim był Kloze, kto to był Kloze, skarby Klozego. Panie, nikt nic nie wie. Mieszkał niedaleko, słuchajcie, miejscowości, o Jezu, wyleciało mi z głowy, Pogwizdowo, że niby gdzieś tam był właśnie weterynarzem. Słuchajcie, pytaliśmy starszych osób, które tam przyjechały w latach 50. przesiedleńcy, absolutnie nikt takiej osoby w ogóle nie zna. Później pojechaliśmy do Dobkowa. W Dobkowie tak samo miał być weterynarzem. Okazało się, że takie nazwisko w ogóle nie jest znane. Byliśmy na górze Sobierz, pod boku góry Sobierz, po okolicznych miejscowościach, no i ludzie, którzy siedzą w temacie, młodzi ludzie, 20-paroletni, 30-letni, maksymalnie 40-letni, oczywiście skarby Klozego znają, jednak osoby po 50, 60, 70 w ogóle tego nazwiska nie kojarzą. Mało tego, owszem, znają historię właśnie złotych ciężarówek wjeżdżających pod zamek Chojnik, znają historię, widzieli nawet niektórzy, jak ciężarówki wjeżdżały pod górę Sobierz. Jednak ma się ten nagrobek, taki nic nieznaczący, może zupełny przypadek, zupełna jakaś tam taka przypadkowa historyjka może nas w pewnym sensie naprowadzić na część historii związanej ze skarbem Klozego. Zaznaczam, że prawdopodobnie ten nagrobek, to znaczy ta tablica, nie jest z tego cmentarza. Być może, że została przewieziona, słuchajcie, jest tutaj lapidarium właśnie, my jesteśmy na terenie takiego lapidarium, nie wiem, jak ono długo przetrwa. Cmentarz jest czyszczony, szykowany pod współczesne pochówki. Prawdopodobnie lapidarium i inne miejsca skończą tak jak to miejsce. Wszystko będzie zdewastowane, no bo trzeba świeżaków chować. Jednak jest taki myk kolejny, że protestanci od 1560 roku byli tu na tym terenie piętnowani. I to właśnie oni zaczęli budować te swoje tajemne miejsca kultu głęboko w lesie. I teraz protestantyzm, kalwinizm szczególnie na tym terenie, słuchajcie, był uznawany za czarną magię. I teraz właśnie rodzina Kloze jest kalwinistami, jeżeli mówimy o tym samym Kloze. I teraz właśnie historia, taka na wakacje, polecam wam właśnie znaleźć sobie taki cmentarzyk, znaleźć jakie właśnie nazwisko związane ze złotem Dolnego Śląska, ze złotem właśnie Szczeliny Jeleniogórskiej.